Będziemy teraz rozmawiać o austriackiej makroekonomii. I to jest taki, w ogóle, wydaje mi się, bardzo dla mnie osobiście jest znaczący ten panel, że on następuje zaraz po wykładzie pamięci profesora Kwaśnickiego, który prowadził, prowadził Arek. Bo ja mam wrażenie, że dla polskiej nauki ekonomii i dla szkoły austriackiej w Polsce Witek był postacią. Absolutnie fundamentalną i takim troszeczkę naszym ojcem chrzestnym nas wszystkich. I Mateusz Machaj, który zakładał Instytut Misesa, zresztą bardzo uważam sprytnie w młodym wieku, zapewniając sobie już dziedzictwo do końca życia jako fundator Instytutu Misesa, spowodował, że mamy teraz takie kolejne pokolenia ludzi wychowujących się w tej tradycji naukowej i promującej jej dalej. Jedną z takich osób jest zdecydowanie Arek, który to do profesora Kwaśnickiego sam przyjechał studiować i jakby dlatego wybrał Wrocław i, i że, 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 że konkretnie z profesorem Kwaśnickim chciał pracować. I, i, i fantastyczna kariera naukowa. Cały czas się cieszę młodego naukowca, bo bardzo cieszę się zawsze, jak widzę, że Arek jest młodym naukowcem, bo to znaczy, że jeszcze też może trochę jestem młody, więc naszego młodego naukowca w wielkiej, fantastycznej, szybkiej karierze naukowej, ale mamy też nasze nowe pokolenie, nowe pokolenie ekspertów i ekonomistów, które już jakby dla mnie jestem takim... Kolejnym kręgiem tego ten kamień, który wpadł w wodę i kolejne kręgi poruszał ludzi. Czyli Przemek Rabka i Joanna. Przepraszam, ja nie wiem Joanna, czy to zmieniłaś nazwisko? Joanna Turowska. przepraszam. A mam na slajdzie. Faktycznie. I Joanna Zurowska. Eksperci ekonomiści Instytutu Misesa, wykładowcy naszej szkoły ekonomicznej, autorzy licznych, licznych publikacji na stronie Mises.pl. I właśnie mam, mam, mam takie poczucie, że tutaj na Państwa oczach się cementuje kolejne, kolejne pokolenie ekspertów i ekonomistów pracujących w tej tradycji. I na dwudziestolecie jest to bardzo, bardzo. Znaczący i symboliczny moment dla mnie. Dobrze, mieliśmy, mieliśmy wykład ARKA, w związku z tym format tego panelu jest taki, że usunie, usłyszymy dwa mini wykłady, mini referaty. Pominiemy Arkak, ponieważ miał już swoje 45 minut czy godzinę um, na czy swoje 45 minut, które opowiadam szczegółowo. Um, więc przejdziemy teraz do mini referatów Joanny i Przemka. Um, potem nastąpi, nastąpi seria pytań ode mnie do um, trój, trójki naszych panelistów. To będą pytania kierowane. W związku, w związku z mini referatami, wykładem bezpośrednio. Natomiast ja gorąco zachęcam też tych, do których nie będzie pytanie kierowane, żeby się włączać i jeżeli będziecie mieć jakieś przemyślenie dotyczące o e, doktora habilitowanego, arkadiusza Sieronia, możemy to poprawić albo stryknąć i powiedzieć, może o czymś nie wspomniał, to gorąco, gorąco do tego zachęcam. Ym, dlatego teraz może zaczniemy od, zaczniemy od Joanny. Przepraszam, zaczniemy od Joanny. Joanna opowie nam o konsekwencjach akomodacyjnej polityki pieniężnej. I tak, myślę, 10 do 15 minut i zapraszam. Dobrze, więc generalnie w swoich badaniach też koncentrowałam się mocno na konsekwencjach akomodacyjnej polityki pieniężnej, która w sumie w zasadzie była nieprowadzona od 2007 roku kiedy też wdrożono pewne niekonwencjonalne narzędzia polityki pieniężnej. Niekonwencjonalne narzędzia polityki pieniężnej polegają głównie na pewnym zmienieniu obszarów czy uelastycznieniu dotychczas używanych instrumentów. I czym w ogóle ta akomodacyjna polityka pieniężna jest? Więc po 2007 roku nastąpiła pewna zmiana, jeśli chodzi o, Cele, które stawiały sobie banki centralne, to znaczy już mniejszą wagę zaczęto przywiązywać e, na przykład do tego stabilizowania inflacji, co było widać po tym, że nawet po kryzysie 2007 2008 to nie było tak, że banki centralne powróciły do dawnej polityki, e, tylko utrzymywały e, dalej te obniżone stopy procentowe, czy kontynuowały te rundalizowania ilościowego w zasadzie do okolic 2012 roku nawet i kontynuowały tę e, politykę aż w zasadzie do lat 2020. 2021, gdzie zaczęła w końcu rosnąć ta presja inflacyjna, co wymusiło pewne działania ze strony banków centralnych. Dlatego też nastąpiło pewne to przeorientowanie polityki. I ta komentacyjna polityka pieniężna to jest właśnie m.in. to redukowanie stóp procentowych, które jest najbardziej widocznym narzędziem, czy na przykład te programy skupu aktywów, właśnie w postaci iluzowania ilościowego jakościowego. I w swoich badaniach też zaczęłam się zastanawiać, czy czasem. Ta polityka akumulacyjna nie przyszła do nas z EBC i Fedu, także do Polski, ponieważ można wyróżnić takie dwa w zasadzie ciągi takiego łagodzenia polityki pieniężnej. W latach 2008-2010, gdzie ta stopa referencyjna została obniżona z 6% do 3,5%, i 2012-2021, gdzie zeszliśmy nawet do 0,1%, czyli w zasadzie nominalnie można. Nominalnie ta stopa była dodatnia, jednak realnie weszliśmy w pewien poziom pojemnych stóp procentowych. Dlaczego ta polityka jest niebezpieczna? Więc nawet już Międzynarodowy Fundusz Walutowy już w 2019 roku, jeszcze przed wystąpieniem tej presji inflacyjnej, ostrzegał, że w zasadzie może trzeba wrócić do bardziej restrykcyjnej polityki pieniężnej. Trzeba zacząć te stopy procentowe podnosić, ponieważ... Dopiero wtedy zaczęto zwracać uwagę, jakie negatywne konsekwencje niesie ze sobą utrzymywanie tej akumulacyjnej polityki pieniężnej tak długo. Więc przede wszystkim zwrócono uwagę na to, że tworzą się bańki spekulacyjne w postaci wzrostu cen aktywów. Dlatego też coraz więcej uwagi poświęca się temu, że może tak naprawdę banki centralne powinno się też rozliczać nie tylko z właśnie cen inflacji CPI, zawierającej w zasadzie wzrost cen dóbr konsumpcyjnych, ale też może należy włączyć w pewien, w pewien sposób chronienie gospodarki przed powstawaniem banik na rynkach aktywów, ponieważ nawet jeśli ten wzrost podaży pieniądza w 2007-2008 roku nie był widoczny w, w zasadzie w sektorze dóbr konsumpcyjnych, to był on doskonale widoczny na rynkach aktywów, ponieważ też jak zbadano, na przykład każdy wzrost podaży pieniądza... Następuje większa korelacja między wzrostem podaży pieniądza w krótkim, średnim i długim okresie dla aktywów finansowych. W średnim i długim jest także na rynkach pozostałych aktywów, a dopiero w długim okresie widzi się skutki tej wzrosty, wzrostu podaży pieniądza na rynkach dóbr konsumpcyjnych. Zaczęto też podnosić szereg innych problemów, takich jak na przykład zombifikacja przedsiębiorstw, czyli powstawanie przedsiębiorstw, które w zasadzie mogą funkcjonować nie dlatego, że są w stanie. Funkcjonować produktywnie nie osiągają zysku operacyjnego, a jedynym dla nich ratunkiem jest w zasadzie rolowanie długów poprzez ich spłacanie zadłużenia następnymi zadłużeniami. Przez to tak w zasadzie marnują zasoby na rynku, ponieważ nie jest możliwa ta kreatywna destrukcja, ponieważ te firmy nie zwalniają zasobów i nie jest możliwe powstawanie nowych przedsiębiorstw. I ja właśnie w swojej też pracy wyróżniłam takie cztery główne konsekwencje akomodacyjnej polityki pieniężnej, które poświęcam więcej uwagi. To znaczy przede wszystkim akomodacyjna polityka pieniężna i utrzymywanie jej w dłuższym okresie powoduje wzrost inwestowania długoterminowego w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych. Tutaj zasada działania jest dosyć prosta, to znaczy sprowadzając przyszłe przepływy do wartości teraźniejszej. Dyskontuje się o pewną stopę procentową. Więc zmniejszając stopy procentowe, automatycznie maleje koszt związany z opóźnieniami w tych przepływach pieniężnych. Więc przy obniżaniu stóp procentowych, utrzymaniu ich na długim poziomie, automatycznie wzrasta relatywna atrakcyjność projektów inwestycyjnych długoterminowych w stosunku do krótkoterminowych. A ponieważ przedsiębiorstwa z reguły dopasowują zapadalność długu do swoich inwestycji, no to rośnie też nam zadłużenie, i rośnie też w dużej mierze zadłużenie długoterminowe, również względu na to, że jest niższy koszt zaciągania długu, i właśnie przy obniżeniu stóp procentowych, co prawda, w krótkim okresie maleje koszt związany z zadłużeniem, ponieważ spadają nam odsetki, ale w długim okresie prowadzi to do zwiększenia zobowiązań w przedsiębiorstwach. Więc przy każdym szoku na rynku te przedsiębiorstwa są bardziej narażone na upadłości czy na wszystkie negatywne konsekwencje wynikające z tego. No i właśnie to też prowadzi do powstawania tych firm zombie. Na przykład uważa się, że w Polsce w ostatnich latach ten odsetek firm zombie znacząco wzrósł i teraz już to może być w zależności od użytej metodologii kilkanaście procent przedsiębiorstw do dwudziestu kilku ten odsetek wzrósł przede wszystkim po pandemii COVID, gdzie mieliśmy dosyć znaczną ekspansję kredytową. Trzecią konsekwencją, którą też w swojej pracy wymieniam, jest, jest liberalizacja podejścia do ryzyka. To znaczy stopa procentowa przy dostatecznie niskim poziomie przestaje pełnić pewną funkcję selektywną, pozwalającą na zrealizowanie tylko tych projektów inwestycyjnych, które rzeczywiście są w stanie zapewnić dodatnie stopy wzrotu. Po drugie, też rośnie premia za ryzyko, ponieważ aktywa bezpieczne nie są w stanie wygenerować satysfakcjonującej stopy zwrotu, po prostu zaczyna się inwestować bardziej ryzykownie, mając nadzieję na osiągnięcie tej stopy zwrotu. Ponadto dochodzi jeszcze pojęcie lepkich stóp zwrotu, to znaczy obniżając stopy procentowe. Na przykład menedżerowie w przedsiębiorstwach nie są koniecznie skłonni do zejścia z oczekiwań dotyczących docelowej stopy zwrotu, co wiąże się z automatycznie z przyjęciem większego ryzyka. I ostatnią konsekwencją, którą wymieniam właśnie jeśli chodzi o akomodacyjną politykę pieniężną, jest inflacja cen aktywów. Głównie z tego względu, że jak już, jak już wcześniej wymieniałam, aktywa bezpieczne nie przynoszą takiego zwrotu, zaczyna się na przykład inwestować więcej na rynku akcji, licząc na to, że przyniesie to większy dochód. No i obniżenie kosztów kredytu pociąga ze sobą właśnie to zwiększenie też inwestycji, nie wszystkie z nich okażą się zyskowne, nie ma tej selektywnej funkcji stopy procentowej. No i dopiero teraz tak naprawdę zwraca się większą uwagę na ten kanał cen aktywów, ponieważ na przykład przy kryzysie 2007-2008 to właśnie ceny aktywów w postaci cen nieruchomości były tym pierwszym objawem tego kryzysu, który później rozlał się na inne sektory. Znaczy, że być może należy dokładnie to zbadać, ponieważ pierwszymi oznakami kryzysu tak naprawdę są zawirowania na rynku aktywów. I to są w zasadzie te cztery konsekwencje, które, którym skupiam się właśnie w pisanej pracy na temat akomodacyjnej polityki pieniężnej, ponieważ najprawdopodobniej skutki już teraz obserwujemy, a pewnie będą jeszcze bardziej widoczne w przyszłości, ponieważ banki centralne muszą raczej już odejść od prowadzenia tej akomodacyjnej polityki pieniężnej, ponieważ ta presja inflacyjna w końcu została zaobserwowana na rynku dóbr konsumpcyjnych, w związku z tym banki centralne zmuszone są w jakiś sposób reagować i w końcu stopniowo odchodzić od prowadzonej polityki. Dziękuję pięknie. Yy, I dziękuję pięknie no, za, ten, za ten mini wykład. Yy, teraz, te, teraz przekażemy głos Przemkowi Rapce, yy, który opowie nam, o, yy, opowie nam o stabilności finansowej z perspektywy austriackiej. Yy, Przemku, głos dla ciebie. To tak, zacznę może od tego. Dziękuję przede wszystkim Ci, Staszku, za te miłe słowa, że nazywałeś nas tutaj jakimiś ekspertami, ale też jest mi troszkę głupio to słyszeć o sobie, ponieważ w żadnym wypadku nie uważam się za eksperta w kwestii stabilności finansowej. Przepraszam, ale skromność to jest w po prostu polska choroba. To jest, to trzeba tępić i <grywa> o, ekspert to jest ten, kto wie więcej niż reszta sali. Więc jakby zdecydowanie Przemku, będę bronił za twojej eksperckości. No, ja to zawsze raczej rozumiałem eksperta jako kogoś, kto posiada taką faktyczną, rozległą wiedzę, tak? Bo tutaj się po prostu przyznam, że jednak e, długimi latami głównie siedziałem w takiej czystej teorii ekonomii, w cyklu koniunkturalnym. I w zasadzie tak stosunkowo niedawno, bo dopiero parę lat temu postanowiłem wyściubić nosa spoza tej wygodnej bańki i zająć się jakąś taką kwestią trochę praktyczną. Więc też to, co będę tutaj mówił, o tej stabilności finansowej, to są troszkę takie uwagi na marginesie, bym powiedział, tym razem moje uwagi na marginesie. Ale zacząć, ale już na sam temat, już przejdę do tematu. To chciałem zacząć po prostu od tego, że kiedy zainteresowałem się właśnie literaturą poświęconą stabilności finansowej, problemom bankowości, problemom cyklu finansowego, to zauważyłem taką ciekawą rzecz, że w tych wszystkich dyskusjach, w, artykułu, w artykułach różnych ekonomistów jak Claudio Borio, czy coś się chyba czyta z TIN, przepraszam, jeżeli źle wymawiam, to imię z Stein Klassens. Zauważyłem taką bardzo ciekawą rzecz, że tam często się mówi jako rzeczy oczywiste to, że cykle koniunkturalne są jakoś związane z kredytem i z nadmierną ekspansją kredytową. Z drugiej strony, to co się mówi, to co się traktuje jako coś niemal oczywistego, a przynajmniej jest to coś, a przynajmniej jest to takim faktem powszechnie akceptowanym przez ekonomistów, jest to, że pewne nierównowagi finansowe czy też pewne nasiona zniszczenia, które potem będą miały swoje negatywne konsekwencje dla banków, funduszy inwestycyjnych i tak dalej, one są jeszcze siane w, trak w okresie boomu gospodarczego. I od razu, kiedy zobaczyłem te wszystkie uwagi, to najczęściej są takie krótkie, jedno-dwuzdaniowe uwagi w różnych artykułach, ale one cały czas się pojawiały. I co mi od razu przyszło do głowy? No, że to wszystko bardzo ładnie można wytłumaczyć, i to się bardzo ładnie zgrywa nam, właśnie z taką austriacką teori teorią cyklu koniunkturalnego. Tak, no, od razu sobie przypominałem za każdym razem słowa Hayeka, jego opracowanie o cyklach koniunkturalnych, które on przedstawił w książce Ceny i Produkcja, gdzie on właśnie mówi, że co jest odpowiedzialne w zasadzie za cykl koniunkturalny jest to ekspansja kredytowa, tak, że to sektor bankowy kiedy on dokonuje kiedy on e, emituje kredyt, tak? tworzy pewne środki fiducjarne. To właśnie on w ten sposób zafałszowuje wyceny, e, prowadzi, do tego, że prowadzi do tego, że są wybierane, że tak to ujmę niewłaściwe metody produkcji, są produkowane niewłaściwe dobra, że tak to ujmę w niewłaściwych proporcjach. I również zwraca uwagę na to, bardzo mocno to Hayek podkreślał, że właśnie już prawie 100 lat temu Hayek to podkreślał, że to yy, przyszłe problemy gospodarcze, to ich źródeł należy się do, doszukiwać nie na szczycie cyklu koniunkturalnego, że tam jak już jesteśmy na szczycie cyklu, to wtedy nagle coś tam się złego dzieje. Na przykład wtedy dopiero załamuje się popyt i następuje kryzys. Nie. Hayek zwraca uwagę, że yy, Późniejsza recesja jest efektem wcześniejszych działań, a przede wszystkim wcześniejszych działań, wcześniejszych działań sektora bankowego, konkretnie po prostu emisji kredytu. Więc to się bardzo ładnie ze sobą zgrywa. I od razu pomyślałem, że to, co warto spróbować zrobić, to jest wytłumaczyć tak, te wszystkie cykliczne problemy sektora finansowego, jakie się pojawiają. I spróbować właśnie wytłumaczyć to za pomocą austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego. I też uznałem, że ta austriacka teoria cyklu koniunkturalnego pozwala nam lepiej zrozumieć, skąd się te problemy sektora finansowego biorą. Bo to też w różnych pracach poświęconych jakiejś tam właśnie stabilności finansowej czy literaturze poświęconej temu, w jaki sposób powinno się lub się nie powinno regulować funkcjonowanie banków inwestycyjnych, inwestycyjnych czy banków komercyjnych, to wydaje mi się, że tam teoria tego, dlaczego dochodzi do pewnych załamań, dlaczego pojawiają się te problemy sektora finansowego, ta teoria jest dosyć słaba, jest mało dopracowana. Tak? I nie jest dobrze, moim zdaniem, wytłumaczone skąd się te problemy biorą. A właśnie te problemy, to na co zwróciłem uwagę i to co chciałem i to co staram się pokazywać tylko w jednym rozdziale mojego doktoratu, co prawda, ale mam nadzieję, że też w przyszłości poświęcę temu więcej uwagi, więcej pracy, to jest to, że przecież skoro to właśnie banki są odpowiedzialne za emisję kredytu, no to jeszcze pojawia się taka kwestia, że potem te wszystkie, yy, że potem te wszystkie kredyty przecież udzielone, to one znajdują się na bilansach banków. I wiemy też, że duża część tych kredytów udzielone firmom nie będzie po prostu spłacana. Tak? No bo wiemy, tak, ATCK, na czym to polega, mamy błędne inwestycje, które okażą się po prostu z biegiem czasu niedochodowe. Więc ATCK pozwala nam, więc ta ostateczna teoria cyklu koniunkturalnego, tak? mówię w skrócie oczywiście ATCK, ona pozwala nam, ona pozwala nam zrozumieć dwie rzeczy naraz. Pozwala nam z jednej strony wytłumaczyć to, jak, za, jak zachowuje się sektor realny w trakcie całego cyklu koniunkturalnego, ale jednocześnie pomaga nam ona zrozumieć, jak zachowuje się sektor finansowy w trakcie cyklu koniunkturalnego. Tak? Czyli ona nam właśnie tłumaczy, dlaczego najpierw banki, wydaje się, dlaczego najpierw, kiedy jest dobra koniunktura, to wydaje się, że no, Sektor bankowy jest solidny, jest stabilny, może sobie pozwalać na udzielanie więcej kredytu. Ale jednocześnie też ATCK tłumaczy nam, dlaczego nagle w trakcie, w trakcie boomu gospodarczego dochodzi do tego, że mamy nadmierną ekspansję kredytową, dlaczego mamy mocne wzrosty na giełdach, które wielu analitykom mogą się wydawać solidne i uzasadnione, a potem następuje to załamanie. Dlaczego w pewnym momencie po prostu na tych giełdach Musi dojść do spadku wyceny aktywów, w tym przede wszystkim akcji, musi dojść do spadku cen obligacji i w pewnym momencie również musi dojść do tego, że banki będą musiały ograniczyć ekspansję kredytową. I teraz jeszcze chciałem powiedzieć tak. Jednocześnie ta kwestia stabilności finansowej. Jest dobrym momentem do tego, żeby w końcu Austriacy włączyli się do takiej, włączyli się do takiej głównonurtowej dyskusji o problemach y, gospodarczych. Bo jak wiemy, Austriacy mają taką tendencję, tak, w dużej mierze, no może nie w dużej mierze, ale przynajmniej po części spo, z powodu takich swoich skrajnie polnorynkowych poglądów, mają jednak tendencję do tego, że oni nie biorą udziału w takich, y, jakby nie są w głównym nurcie dyskusji w ekonomii. Ponieważ zazwyczaj ich propozycje wyglądają w ten sposób, żeby zlikwidować regulacje i wyrzucić państwo z jakiegoś sektora. W tym przypadku to byłby sektor finansowy. No ale tym razem to, co mogą zrobić Austriacy, to oni mogą jednak zająć konkretne stanowisko w dyskusji. I teraz chodzi mi tak, to do czego jeszcze chciałem się odnieść teraz na koniec. To w kwestii regulowania banków i tego, jak, jak powinno być. Prowadzona polityka nadzoru nad bankami, to są prezentowane różne podejścia. Frank Smet wymyślił, Frank Smets w swoim artykuł z 2014 roku podzielił te różne podejścia na generalnie trzy: że jest konsensus Jackson Hall, jest podejście iść pod prąd, po angielsku lean against the wind. I jest jeszcze taki pogląd, że stabilność finansowa to jest stabilność cenowa. Ponieważ czas mi się kończy, to już y, może na razie zostawię, już na razie pominę te kwestie uzasadnienia, ale uważam, że tutaj Austriacy mieliby bardzo duży wkład w tym, żeby uzasadnić to, które z tych trzech podejść byłoby najlepsze. I moim zdaniem, oczywiście, najlepszym znaczy, może nie oczywiście, dla mnie to jest oczywiste, ale moim zdaniem, najlepszym tutaj podejściem byłoby lean against the wind, tak? czyli że iść pod prąd. I byłoby to podejście, żeby bank centralny jeszcze zawczasu tak? Kiedy dopiero ekspansja kredytowa się rozpoczyna, to żeby bank centralny już wtedy, w, w miarę możliwości, podejmował działania, które mają tę nadmierną ekspansję kredytową ograniczyć. I myślę, że tutaj już skończę swoje krótkie wystąpienie, bo minęło akurat 10 minut. Dzięki, dzięki piękne za. Za referat i za pilnowanie czasu. Bardzo, bardzo jest to w cenie. Dobrze, to w takim razie Arek miał okazję już troszeczkę odpocząć od mówienia, więc teraz, więc teraz damy mu okazję, damy, damy mu okazję, porą modelować przed, przed, że tak powiem, kolegami i koleżankami ekspertami po fachu poczucie pewności w byciu ekspertem i wypowiadanie się, wypowiadanie się z przekonaniem na temat tego, o czym się człowiek zna najlepiej. Więc takie mam pytanie. Asia wspomniała tutaj o Międzynarodowym Funduszu Walutowym i o tym, że były propozycje bardziej restrykcyjnej polityki monetarnej pro proponowane. Z drugiej zaś strony, niedawno były takie w prasie nagłówki o tym, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Potwierdza, że to zyski przedsiębiorstw i windowane marże są powodem inflacji. I chciałem się ciebie, Arkus, spytać, jak myślisz, dlaczego, 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 musieliśmy czytać takie nagłówki i dlaczego i czy to jest prawda, że międzynarodowy fundusz walutowy uważa, że to jednak marże i przedsiębiorcy wywołali inflację? O, o, dobrze. Dzięki za to pytanie. No, tutaj ekspertem prawdziwym na ten temat będzie Marcin dzieliński, bo napisał świetną analizę na ten temat takiego właśnie wyjaśnienia marżowego. No moim zdaniem to wynika z tego podejścia właśnie księgowego, tak? No bo jeżeli sobie popatrzymy na cenę jako na sumę, nakładów oraz narzutów na te nakłady, no to wtedy rzeczywiście musi nam wyjść z analizy, że inflacja w iluś procentach wynika ze wzrostu kosztów, głównie płac, oraz w jakimś procencie ze wzrostu marsz, czy narzutów, w zależności jak to sobie skalkulujemy, tak? No ale to nic nam nie mówi o, o przyczynach, to jest takie podejście księgowe, tak? To, to tak samo... Możemy powiedzieć, że możemy wziąć sobie wskaźnik CPI i możemy skalkulować wagi, jakie tam są przypisywane różnym dobrom, zobaczyć, które ceny wzrosły najbardziej i stwierdzić, że to jest przyczyna inflacji, tak? To nam nic nie mówi o przyczynach, które stoją za tym, że wzrastają wszystkie ceny, w tym ceny nakładów oraz y że mogą wzrastać marże, tak? bo to jest jakby. W Inflacja to jest wzrost cen, tak? Ale różne ceny wzrastają w różnym tempie, więc mamy pewne też mamy taką dystrybucję, tak, pomiędzy uczestnikami rynku, pomiędzy sprzedawcami. Więc tutaj mo może być po prostu tak, że sprzedawcy szybciej się lepiej się adaptują do procesów inflacyjnych niż na przykład pracownicy. Tak, natomiast to oni się dostosowują szybciej, albo w taki sposób zachodzi akurat inflacja w takim otoczeniu instytucjonalnym, natomiast to nic nam nie mówi o, o przyczynach. Więc to jest taki, takie bym powiedział, że jest problem księgowy. Może też być taki problem no, u części, nie wiem na ile to jest akurat Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ale podejrzewam, że u części publicystów jest to po prostu wygodne wytłumaczenie, bo oczywiście możemy zrzucić winę i odpowiedzialność na inflację na tych przebrzydłych Chciwych kapitalistów czy przedsiębiorców, tak? Więc to, to mogą być czynniki, które odpowiadają za popularność tego wytłumaczenia. Jasne. Dzięki, Jarku. Asiu, teraz pytanie mam do ciebie. Przemek wspominał, że Przemek wspominał, że mamy taką okazję. Ekonomiści szkoły stackie mają taką okazję teraz, żeby mieć stanowisko, żeby nie, nie, nie mieć tylko tej takiej permanentnej dzikiej karty wy, wyciągnąć państwo i, i wszystko się rozwiąże, tylko, tylko że możemy mieć stanowisko w kwestii polityki monetarnej i stabilizacyjnej. No bo ja mam takie pytanie do ciebie. Jeśli nie akomodacja, to co? Tak? Jakby celem tej polityki akomodacyjnej ym, ma być ym, stabilizowanie rynku, ym, ma być przeciwdziałanie różnym negatywnym i nieprzyjemnym zjawiskom, takim jak bankructwo. Ym, więc czy, czy, czy Austriacy proponują nam w takim razie masowe upadłości głód i nędzę bez polityki akomodacyjnej? Znaczy w sumie dlaczego nie miało być masowej upadłości głód i nędzy przy akomodacyjnej polityce pieniężnej? Bo... Tutaj przede wszystkim następuje potworna nieefektywność i generalnie skutki niekoniecznie są zgodne z zamierzeniami. To znaczy na przykład teraz powstaje szereg publikacji dotyczących tego, że jeśli już osiągniemy ten poziom w zasadzie zerowych stóp procentowych, to ta polityka pieniężna w zasadzie działa kontrproduktywnie. To znaczy osiągamy ten poziom i nagle paradoksalnie oszczędności zamiast maleć mogą rosnąć ponieważ na przykład ktoś mając założony docelowy poziom oszczędności na przykład na emeryturę, nie, nie uzyska już na przykład taki, takiej ilości oszczędności odkładając pieniądze na lokatach, tylko musi odłożyć większą część dochodu, mniej konsumować, więc popyt zagregowany maleje i nie ma tego pobudzenia. Więc doszliśmy już do momentu, w którym w zasadzie kontynuowanie takiej polityki już jest nieskuteczne nawet z punktu widzenia w zasadzie banków centralnych, czy nawet z czysto politycznego punktu widzenia nawet w Polsce był już w pewien sposób ten efekt przewidziany, ponieważ przy tym wzroście masowym podaży pieniądza podczas pandemii COVID, na rynek kredytów to się przełożyło, przełożyło ale w ograniczonym zakresie, ponieważ co było widoczne, to wzraż, znacznie wzrosł udział na przykład obligacji skarbowych w portfolio banków. W zasadzie po COVID to już była mniej więcej jedna czwarta, więc powoli zaczyna być u nas widoczny. Problem, który spowodował tę falę upadłości w Stanach Zjednoczonych, ostatnio szeroko dyskutowaną. No i w zasadzie, co jeśli nie ta akomodacyjna polityka pieniężna? No, akomodacyjna polityka pieniężna nie była z nami od zawsze, jest w zasadzie no, od tego 2007 roku, od kryzysu finansowego. Więc pytanie, czy może nie pora zacząć bardziej rozliczać bank centralny z ustanowionej koplicy nominalnej w postaci celu inflacyjnego? To powinien być. Priorytet tak naprawdę Banku Centralnego, ponieważ wszelkie inne działania w postaci wspierania koniunktury czy w zasadzie obniżania czy wspierania pełnego zatrudnienia są po prostu skazane na pewną nieefektywność, marnowanie zasobów, utrzymywanie firm zombie czy szkodzenie właśnie tego, żeby na rynek weszły nowe, bardziej efektywne przedsiębiorstwa. Na przykład za ograniczoną zdolność do wychodzenia z kryzysu, czy w Stanach Zjednoczonych czy na przykład za stagnację w Japonii, też obarczono firmą winą firmy Zombie, które w zasadzie są konsekwencją prowadzenia takiej polityki. Więc jak na razie jest szereg bardziej zudnych alternatyw, z czego pierwszą by było w zasadzie powrócenie być może do na przykład stuprocentowych czy bardziej konserwatywnej polityki pieniężnej prowadzonej jeszcze przed kryzysem. Dzięki pięknie. Zaraz pytanie do Przemka. Przemku wspominałeś tam o tym mechanizmie, w którym sektor bankowy jest potem ciągnięty w dół przez niespłacane kredyty. I tak się zastanawiam, tak się zastanawiam, też w kontekście tego, co Asia mówiła. Czemu te banki są takie głupie? Czemu? Przecież tam są ludzie, którzy też wiemy, wiemy, że w bankach, w funduszach inwestycyjnych są ludzie, którzy nawet czasami sobie gdzieś zacytują misesa i, 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 i znają, czemu one są takie głupie i dają te kredyty tym ludziom którzy, i przedsiębiorcom, którzy potem nie są w stanie ich spłacić. Przecież to jest wbrew ich żywotnemu interesowi. Oni nie chcą przecież tracić. Tak? To czemu są tacy głupi i dają te Kredyty ludziom, którzy nie są w stanie ich spłacić potem. Odpowiedź jest prosta, ponieważ są chciwe. Rozumiesz, Staszku, banki są chciwe i one chcą pieniądze. Dobrze. A teraz już tak odpowiadając poważnie, to odpowiedź, jaką udzielę, ona będzie taka. Znaczy zacznę typowo austriackiego gadania, czyli. E, czyli po prostu ekspansja kredytowa zafałszowuje kalkulację ekonomiczną. Ale żeby teraz powiedzieć coś więcej, ale w jakim sposób to nam zafałszowuje tę kalkulację ekonomiczną? Bo zauważ, często kiedy się czyta Austriaków, to w różnych opracowaniach zwraca się uwagę na taką rzecz, że zmienia się stopa procentowa, to teraz zmieniają nam się wyceny poszczególnych projektów inwestycyjnych. I to jest jak najbardziej prawda, to się dzieje, ale przyszła mi do głowy jeszcze taka jedna hipoteza, bo tak, takie wytłumaczenie mi przyszło do głowy. Bo zafałszowanie kalkulacji ekonomicznej może być też kolejnym skutkiem efektu Cantillona. No bo popatrzmy na to, pieniądz w gospodarce roz rozchodzi się nierównomiernie i na skutek ekspansji kredytowej to, co nam się dzieje w gospodarce, to nie jest tak, że właśnie tylko i wyłącznie zmienia nam się stopa procentowa i to wszystko, i jedyne, co się zmienia, to, to wycena projektów inwestycyjnych zmienia się tylko i wyłącznie pod wpływem zmiany tej stopy procentowej, tak naprawdę dzieje nam się dużo więcej. Bo w zasadzie, kiedy mam, bo trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że kreacja pieniądza, to to, co powoduje, tak, ta ekspansja kredytowa, ta emisja tego kredytu przez banki, to po pierwsze, według obstackiej teorii cyklu koniunkturalnego, co się dzieje? Kiedy są rozpoczynane pewne pierwsze inwestycje, yy, pewne. Pierwsze inwestycje, które są rozpoczynane dzięki dodatkowemu zastrzyku kredytu, one potem pociągają za sobą pewne dodatkowe, komplementarne inwestycje. Czyli co nam się dzieje? No aktywność gospodarcza nie jest pobudzona tylko raz, chwilowo w momencie udzielenia kredytu. Ale jak banki raz udzielą tego kredytu i pewne inwestycje zostaną rozpoczęte, to potem już ta aktywność gospodarcza jest pobudzona przez jakiś czas i potem... Firmy chcą dalej zaciągać kredyty po to, żeby, po to, żeby po prostu dokonać pewnych komplementarnych inwestycji niezbędnych do dokończenia wcześniej już rozpoczętych inwestycji. I co nam się dzieje na skutek tego? Na skutek tego, przez jakiś czas w gospodarce utrzymuje nam się wyższy popyt, utrzymuje nam się wyższe wydatki. Więc tutaj pewne zafałszowanie bierze się z tego, że mamy po prostu pobudzony popyt i to nam zafałszowuje to. Jakie będą realne zyski, które przedsiębiorcy osiągną w przyszłości. Ale trzeba też zwrócić uwagę na pewną kolejną istotną konsekwencję. Wzrosną nam w przyszłości również yy, ceny czynników produkcji. I chciałem zwrócić po prostu na to uwagę, że często to, jak bardzo wzrosną te koszty w przyszłości, może być na przykład niedoszacowywane przez część przedsiębiorców. Z drugiej strony, w przyszłości też wystąpi nam inflacja. I ona może być większa niż przedsiębiorcy oczekiwali, no i znowu tutaj pojawia się kolejny element, który będzie no, tych przedsiębiorców mylił, tak? będzie ich zwodził pod względem tego, jak duże realne zyski oni faktycznie osiągną, ale skoro to mylą przedsiębiorców, to mylą jednocześnie banki, tak? no bo jednak banki no, nie dają tak chłopciu byle komu kredytu, tylko one również dokonują jakiejś oceny projektu inwestycyjnego, który mogą sfinansować. I te same czynniki, które mogą mylić przedsiębiorców co do tego, jak duże będą faktyczne zyski, one będą mylić również e, banki, tak? Więc w zasadzie, czemu banki udzielają złych kredytów? W zasadzie można powiedzieć, że banki same siebie e, robią w konia, tak? Ale to, do czego zmierzałem po prostu, to chodzi mi o to, że efekt Cantillona, można na niego popatrzeć na to, że on... On nie tylko sprowadza się do tego, że no... Ceny tam zmieniają się, różne ceny zmieniają się w różnej kolejności w różnym stopniu, ale też te niejednoczesne i nierównomierne zmiany cen, one także będą nam wpływać na, że tak, to umiem, one nam wpływają na, na postrzeganie sytuacji gospodarczej przez przedsiębiorców i przez bankierów, i po prostu w tych początkowych etapach ekspansji kredytowej, kiedy ten popyt jest pobudzony i w, jakby poprawia się wycena projektów inwestycyjnych. Wtedy, mogą się pojawiać, wtedy może się pojawiać ten nadmierny optymizm. Dzięki pięknym przemku. Um, Arkud, teraz wracając do ciebie na moment. Um, Proszę teraz w taką dosyć głęboką i zniuansowaną dyskusję. Um, i, i, I rozmawialiśmy o tym, że te. Że te banki może jednak nie są takie głupie, tylko są troszeczkę zmylone przez niewłaściwe sygnały na rynku. To teraz, zamiast o głupich bankach, to może o głupich tweetach. Niedawno zadajcie, wczoraj albo przedwczoraj um, ukazał się tweet prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, um, w którym Joe Biden napisał, że teraz inflacja spada i nie ma już wymówek dla firm, które nie chcą obniżyć z powrotem cen. Koń, skończyły się wymówki, bo inflacja spada. Ym, mamy więc w debacie publicznej poziom zrozumienia, wypływający z, jak niektórzy by chcieli, lidera wolnego świata, <grym>, w ramach którego ktoś uważa, że spadające tempo, wzrostu, spadające tempo wzrostu cen oznacza konieczność obniżenia cen. Czy w kontekście tak fundamentalnego niezrozumienia tego, co te wskaźniki znaczą i czy jest inflacja, czy to w ogóle ma znaczenie różnicowanie między szkołami? Dlaczego my się powinniśmy przejmować w ogóle tym, że są jakieś różne wyjaśnienia, skoro my na, na poziomie głupich procentów nie jesteśmy w stanie w debacie publicznej zupełnie fundamentalnych rzeczy sobie wytłumaczyć? No tak, też widziałem tego tweeta i y, jest to dosyć zaskakujące i niepokojące, jeżeli jest taki poziom zrozumienia. Tak no czymś innym jest desinflacja, czymś innym jest deflacja. Tak, ceny spadają tylko wtedy, kiedy jest deflacja, a jak spada stopa inflacji, to ceny ciągle rosną, tylko wolniej po prostu. Tak? Natomiast no to jakby to, że poziom rozumienia jest niewielki, chociaż może poziom rozumienia jest, jest w porządku, tylko z jakichś innych względów pozamerytorycznych może są takie wypowiedzi właśnie, aby. Może tam jest jakaś agenda polityczna, nie wiem. Nie postuluję tego. Natomiast no, wydaje mi się, że nie powinniśmy się tym przejmować i powinniśmy jako tutaj jednak reprezentanci świata nauki, świata ekonomii, powinniśmy dążyć do prawdy i jak najlepszego wyjaśnienia, jak najlepszego wyjaśnienia procesów inflacyjnych i wydaje mi się, że szkoła austriacka oferuje właśnie takie naj... Najlepsze, najbardziej umocowane w teorii ekonomii wyjaśnienie, odwołujące się w pełni do subiektywistycznej teorii wartości i jest najlepiej powiązana z, z innymi tutaj i częściami gmachu teorii ekonomii. No i wy, wydaje mi się, że to ma właśnie też implikacje natury politycznej, tak? że tak jak mówiłem, no, jakby dla szkoły austriackiej nie mówię, tak spojrzenie austriackie odrzuca nam wiele propozycji politycznych, na przykład, że rozwiązaniem wszystkich problemów jest stabilność cenowa. Tak? Dla Austriaków to nie jest satysfakcjonujące, bo my wiemy, że liczy się także struktura cenowa i że mogą być zaburzenia w strukturze produkcji i może być cykl koniunkturalny nawet wtedy, jeżeli poziom cen jest stabilny. I przecież była taka sytuacja, gdy był wielki kryzys w Ameryce, że Coś się popsuło, <laughs> niesłychać mnie, że, yy, że poziom, poziom cen był stabilny, ale to wynikało z tego, że, yy, że jedne ceny, yy, chyba ceny rolnicze wtedy spadały, ceny do przemysłowych rosły, tak? poziom cen był stabilny, natomiast no, w strukturze cenowej zachodziły niepokojące zjawiska inflacyjne, które ostatecznie doprowadziły do niestabilnego boomu, i cyklu koniunkturalnego, tak, więc, yy, więc to jest chociażby jedna taka ważna implikacja, tak, dla której ta austriacka koncepcja jest lepsza, tak, yy, w porównaniu na przykład do ilościowej teorii pieniądza, tak, albo są, są, są koncepcje, że, no, yy, że ponieważ, yy, że podaż pieniądza powinna rosnąć właśnie w odpowiedzi na yy, zmiany w realnym PKB albo zmiany w popycie na pieniądz, tak, no ale... Jeżeli nawet rośnie popyt na pieniądz i zwiększymy podaż pieniądza, to przecież ten nowy pieniądz nie trafi akurat do tych jednostek, które formułują zwiększony popyt na pieniądz. Wciąż, będą, wciąż będziemy mieć zaburzenia w strukturze cenowej, w strukturze produkcji, więc yy, chociażby z tych powodów, wciąż myślę, że powinniśmy różnicować pomiędzy wyjaśnieniami inflacji. Nawet jeżeli one się odwołują do czynników monetarnych i na takim podręcznikowym poziomie one są dosyć zbliżone, no bo tak, zwiększa się podaż pieniądza, no to się zwiększą ceny, tak? Natomiast myślę, że warto to w bardziej zniuansowany sposób analizować. Dzięki, dzięki za tę odpowiedź. Um, mam nadzieję, że Joe Biden ogląd będzie oglądał potem relacje z naszego zjazdu i już takich więcej tweetów się nie pojawi. Um, Asiu, mam takie nie do ciebie, bo rozmawialiśmy sobie teraz odrobinkę o... O właśnie, powiedzmy, reprezentujący pewien, pewien nurt progresywizmu prezydencie Stanów Zjednoczonych, a teraz troszeczkę może o konserwatyzmie. Jest taka koncepcja, nie wiem, w sumie, czy to, jakby, przepraszam od razu wszystkich politologów, którzy, jeżeli będę obrażał, że tak powiem, zrozumienie tych terminów, ale jest taka koncepcja, jak pod Chestertona, jest taka zasada ostrożnościowa, mówiąca o tym, że. Jakby tłumacząca troszeczkę, dlaczego konserwatyzm jakby jest, jest pożyteczną zasadą, tak? Bo jakby jakiekolwiek zmiany, które chcemy dużo zrobić, mogą być po prostu groźne, tak? I jeżeli coś było robione przez bardzo długi czas w jakiś sposób, to się należy trzy razy zastanowić, czy to coś zmienić, bo być może nie znamy wszystkich powodów, dla których to było tak robione. I tak się zastanawiam, czy polityka akomodacyjna akum nie jest takim. Nie jest takim troszeczkę. Nie, nie, nie jest pewną formą stosowania płotu Chestertona. Czy to nie jest tak, że lepsze znajome zombie y, niż nowe rynkowe rewolucje, z których nie wiadomo, co, co wypłynie. Może to właśnie dlatego powinniśmy prowadzić politykę akomodacyjną, akum żeby ten świat stabilizować tak, jak wiemy, że on był i żył i nie płonął, bo kto wie, co będzie za zakrętem? Trochę w ten sposób. Yy... Banki centralne podeszły właśnie do y, pandemii COVID-19, gdzie w zasadzie poprzednimi narzędziami sprawdzonymi już podczas kryzysu 2007-2008 y, próbowano y, w pewien sposób pobudzać koniunkturę y, podczas pandemii, która miała w zasadzie całkowicie inne przyczyny, takie jak zerwanie łańcuchów dostaw, czy w zasadzie problemy podażowe. Y, niekoniecznie i nie świadczyły raczej o tym, że... Y, ja wiem, nawet przyjmując te koncepcje pewnego pobudzania popytu, to nie rozwiązałoby to żadnego z tych problemów w tym wypadku. No i widać też było to po tym, że na przykład w 2007-2008 ta inflacja w zasadzie zatrzymała się na rynku cen aktywów. W 2020 ta inflacja już przeszła do gospodarki realnej, więc już samo to powinno wymusić pewne próby odchodzenia od właśnie tej akomodacyjnej polityki pieniężnej, żeby zastanowić się, Jaka powinna być następ, reakcja na następny kryzys? Czy może lepiej po prostu przeanalizować poszczególne przyczyny, a nie w zasadzie jak mamy młotek, to wszystko wygląda dla nas jak gwóźdź, więc stosujemy te same metody? I tutaj w zasadzie jest wiele koncepcji dyskutowanych też w literaturze. Jak na razie mamy jeden dominujący. W zasadzie i tak większość banków centralnych patrzy na to, co się dzieje w Fedzie i EBC, więc dopóki tam. Paradygmat polityki pieniężnej się nie zmieni. Pytanie, kto będzie zdolny eksperymentować z innymi podejściami, ponieważ tutaj mamy bardzo wiele dyskutowanych podejść. Jest podejście eklektyczne, na przykład, które zakłada, że bank centralny nie ma tak zwanej kotwicy nominalnej, tylko w zasadzie dopasowuje reakcje do obserwowanych skutków, ale to rodzi kolejne problemy w postaci tego, że w jaki sposób. W jaki sposób można rozliczać na przykład bank centralny z wypełnienia postawionych przed nim celów? Bo na przykład obecnie w Polsce mamy jasno wyrażony cel Banku Centralnego, czyli cel inflacyjny, utrzymanie właśnie e, inflacji na poziomie 2,5% plus e, minus 1 punkt procentowy. Więc jak, jak mamy jasno wyrażony cel, to przynajmniej możemy w jakikolwiek sposób e, rozliczać bank centralny z jego wypełnienia, czy na przykład określić, czy bank centralny spełnia postawione przed nim założenia, czy nie mamy w zasadzie strategię jak celowanie właśnie w poziom, ten na poziomie, czy na poziomie celowanie w ścieżkę, mamy też stabilizowanie nominalnego PKB, więc jest tutaj wiele podejść i zobaczymy w jakim kierunku to się będzie rozwijać i jeszcze może chciałam zgłosić krótki komentarz odnośnie tego, czy te banki są takie głupie odnośnie odpowiedzi Przemka, bo oprócz właśnie tego, oprócz tego to Przemek powiedział, że banki również są pewnymi ofiarami tych zaburzeń w strukturze produkcji. To są też dosyć prozaiczne czynniki. To znaczy, w przypadku właśnie tych nominalnych niskich stóp procentowych jest bardzo mało alternatywnych możliwości inwestowania tych funduszy ze strony banku. W związku z tym takie banki, na przykład, wiedząc nawet, że jest to pewien sposób kredyt stracony dla przedsiębiorstwa, właśnie charakteryzującego się tym, że ma kiepską sytuację finansową, nie wykazuje skup operacyjnego, to mimo to y, dla takiego banku może być w pewien sposób opłacalne udzielanie mu dalszych kredytów, ponieważ w przeciwnym wypadku musiałby y, pokazać ten kredyt w swoim bilansie jako straty, więc automatycznie pogorszyłoby też jego sytuację finansową. I przy wysokich stopach procentowych bank, cen, bank jest bardziej skłonny to zrobić, ponieważ uwalnia w ten sposób środki, które może za, zainwestować efektywnie gdzie indziej. A w przypadku niskich stóp procentowych te możliwości ze strony banku są ograniczone, w związku z tym y, banki komercyjne dłużej utrzymują te niespłacalne kredyty w swoich bilansach i dłużej czekają z urealnieniem w pewien sposób tych strat y, Występujących w gospodarce. Dzięki piękny Asiu. No, um, Przemku, to jak, jak już Asia, Asia wspomniała, wspomniała, Twoją odpowiedź poprzednią. To przejdźmy teraz do Ciebie. Um, mam takie pytanie, jeszcze drążąc ten temat tych głupich banków. Um, czy skoro. Ta stabilność tego systemu bankowo-finansowego to jest taka strasznie abstrakcyjna i efemeryczna wartość, tak? to jakby ciężko na jakimś takim poziomie indywidualnego człowieka. Troszczyć się o stabilność systemu finansowego. Czemu my się w ogóle przejmujemy, przejmujemy tą stabilnością? Jeszcze bogactwo to są bochenki chleba i samochody, które jeżdżą po ulicach. Czemu, czemu my się przejmujemy tym obiegiem papierków, plastików i monet, zamiast skupiać się na realnej gospodarce? No, odpowiedź jest dosyć prosta. Yy, dlatego, że my po prostu dobra kupujemy za pieniądze. Ale to ma jeszcze pewną taką konsekwencję, mianowicie to, co nam się zmienia po prostu te zmiany w obiegu pieniądza i zmiany w dostępie do finansowania y, dla przedsiębiorstw czy dla inwestorów, którzy nie są bankami, tak, ale też mogą na przykład na cele inwestycyjne na giełdzie zaciągnąć jakiś kredyt, to, to jakiego rodzaju oni będą decyzję podejmować, to właśnie zależy od dostępu do finansowania, tak? Jak dużo pieniędzy mogą pożyczyć, na jaki procent i tak dalej. I to ma swoje dalsze konsekwencje, ponieważ też w zależności od tego, je, kto, tak, jaki podmiot, jakie będzie miał do, jaki będzie miał dostęp y, do finansowania, to będzie nam wpływać na to, jakiego rodzaju będą dobra produkowane, jakie będą ceny poszczególnych dóbr. No a oczywiście wiemy, tak, no, to, a oczywiście też wiemy, że no, to, po, to, po ile będzie można sprzedać poszczególne dobra, ma wpływ na to, które firmy będą osiągać zyski, a które firmy tych zysków osiągać nie będą. Więc jednocześnie tutaj, więc chociażby dlatego powinniśmy się tym przejmować, tak, już bez wchodzenia, w jak... już może starczy takiego takie, takie górnolotnego gadania i takiej wysokiej teorii, no po prostu powiem tyle. W zależności od tego, jak zmienia się obieg pieniądza w gospodarce, to odpowiednio też zmienia się nam struktura produkcji. Co jest produkowane w jakich ilościach, ale także jakich cen się oczekuje w przyszłości. Dlatego to też powinno nas interesować. Ale stabilność finansowa powinna nas też interesować. Tak, myślę, że każda osoba choć trochę powinna się interesować sytuacją sektora finansowego. Raz ze względu na bezpieczeństwo swoich pieniędzy, dwa ze względu na bezpieczeństwo, że tak to powiem, tak na bezpieczeństwo swoich inwestycji, ale trzy, powinna się interesować tym, Także dlatego, bo każda osoba jest dotknięta przez cykl koniunkturalny. I kiedy dopuszczamy do tego, żeby banki tak wspierane przez bank centralny emitowały zbyt wiele kredytu, tak, rozpoczynały tę taką ciężką ekspansję kredytową, która prowadzi potem do boomu gospodarczego, to to, co się po prostu dzieje, to w ten sposób banki razem z bankiem centralnym, one zaczynają ściągać pewne ograniczenia rynkowe, które normalnie są obecne. Tak bo kiedy chcemy coś kupić, chcemy gdzieś pieniądze zainwestować, chcemy pozyskać albo dobra konsumpcyjne, albo czynniki produkcji, to musimy oczywiście zdobyć odpowiednią kwotę pieniędzy i musimy mieć, jak i też musimy przedstawić potencjalnym inwestorom odpowiednio dobry plan. Musimy przedstawić odpowiednio dobry plan wykorzystania pewnych środków pieniężnych i czynniki produkcji, które chcemy pozyskać. Tak więc tutaj pojawia nam się ograniczenie narzucane przez rynek, ale chciałem zwrócić uwagę. To jest pewne pozytywne ograniczenie. Tak? Nie, wszystko, nie wszystkie ograniczenia, nie wszystkie koszty, nie wszystkie bariery w działalności gospodarczej są, tymi, są takimi negatywnymi barierami. Ale to, co nam się dzieje, kiedy banki e, zaczynają tak, kiedy się zaczyna to, że tak to określę kredytowe szaleństwo, to te ograniczenia naturalne, rynkowe, które właśnie pilnują, żeby nie dochodziło do żeby nie pojawiała się sytuacja, nie, żeby struktura makroekonomiczna gospodarki nie stawała się niestabilna. Oraz, żeby nie dochodziło do pewnej niestabilności finansowej, no to banki, po prostu emitując kredyt, prowadzą do sytuacji, gdy te naturalne ograniczenia e, nakładane przez rynek na poszczególnych przedsiębiorców czy konsumentów po prostu zostają, jak nie całkowicie zdjęte, to przynajmniej ograniczone. Dzięki, pięknie za to przemku. Um, teraz takie ostatnie pytanie: ono będzie do całej trójki panelistów, ale będziemy odpytywać ich po kolei. Um, znaczy, zróbmy sobie takie ćwiczenie na koniec podsumowujące. Wyobraźcie sobie teraz, że. Możecie wyjąć telefon i zadzwonić i ten telefon zadzwoni do wszystkich ludzi na tej sali, do wszystkich ludzi w Polsce, do wszystkich ludzi na świecie i będziecie mogli ich zostawić z jakąś 30-sekundową myślą dotyczącą tego, o czym dzisiaj nam mówiliście. To co byście powiedzieli, co, co jest tą rzeczą, co powinni ludzie zapamiętać, co powinni wiedzieć i dlaczego to jest dla nich ważne w temacie inflacji, inflacji stabilności polityki akomodacyjnej. I zaczniemy od ciebie, Arku. Inflacja jest zjawiskiem pieniężnym. A dlaczego to ważne? <noise> Już oddam głos. No, I, nie, to... nie, tak łatwo się nie wymówisz. I, I dlaczego to jest ważne? Dlaczego to jest to, co ludzie muszą zapamiętać? No bo to nam pokazuje, jaka jest y, przyczyna inflacji. Tak? kierku. <noise> y... Asiu, teraz pytanie do Ciebie czy znaczy tak tak podsumowując za komentacyjnej polityce, polityce pieniężnej to w zasadzie jest to co widać na pierwszy rzut oka i czego nie widać to znaczy widzimy że trochę odwlekamy na przykład ten moment wystąpienia zapaści realnienia strat ale ciągle widzimy na przykład zwiększenie marnowania zasobów czy tworzymy potencjalne przeszkody dla przedsiębiorstw na szybsze wyjście z późniejszego kryzysu więc to, że na przykład nie widać tych negatywnych skutków na wielką skalę teraz, to nie oznacza, że one się nie zmaterializują wkrótce, czy nie świadczy o tym, że ta akomendacyjna polityka pieniężna w jakikolwiek sposób zdała egzamin w ostatnich latach. Dobrze. Dzięki za to. Czyli mamy Arka, który postuluje, żebyśmy pamiętali, że to, że to jest jednak impuls ze świata pieniężnego. Mamy Asię, która mówi, żebyśmy pamiętali o tym, że to jest tylko odwlekanie nieuniknionego. A co ty, Przemku, zostawiłbyś ludzkości z tego swojego wykładu? Kupujcie złoto. Dzięki, dzięki, piękne. Jesteśmy na koniec czasu, ale myślę, że jakieś jedno pytanie z sali, jeżeli ktoś by miał, to widzę tam gwałtownie wymachiwaną rękę. Czy mamy kogoś, kto może mi pomóc, czy muszą grać to zrobić sam? Dzień dobry, ja bym chciał zadać pytanie do, do profesora Arkadiusza Sieronia. Takie... To może pytanie jest mocno hipotetyczne i bardziej nawiązujące jeszcze tutaj bym powiedział pierwszej części początkowego pana wykładu, jeszcze tam w nawiązaniu może do tej właśnie matematyzacji ekonomii i tak dalej. Takie pytanie właśnie wydaje mi się dość mocno hipotetyczne, ale, ale że tak powiem, postanowiłem je zadać, a mianowicie przy, 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 przy założeniu, że w przyszłości osiągniemy poziom, w którym będziemy w stanie za pomocą właśnie jakichś systemów i matematyzacji określać poziomy czy też, że tak powiem, badać poziomy cen i, i, i ich zmiany tam w jakimś powiedzmy na przykład krótkim okresie przez właśnie jakieś takie narzędzia, to czy na bazie jakby tego, co mówi szkoła austriacka i na bazie jakby jej, że tak powiem, przekonań, czy możemy przypuszczać bądź też zakładać, że te wyniki byłyby zbieżne bądź podobne do, do tego, co właśnie... Co widzimy, co, co byśmy obserwowali, gdyby te, gdyby te właśnie austriackie jakby zalecenia były w gospodarce przestrzegane? No to znaczy wydaje mi się, że już mamy takie narzędzia, jest tam projekt Billion Prices, więc nie mamy problemu z mierzeniem cen. Mamy raczej problemy z interpretacją tych zjawisk, tak? Więc, więc tutaj bym się nie spodziewał jakiejś rewolucji. Zresztą no, jest sporo badań empirycznych, które pokazują zbieżność czy zgodność z austriacką teorią inflacji, tak? Widzimy, że no, ceny nie wzrastają równomiernie, że im większa stopa inflacji, tym... Tym też większe te wahania, i że za wzrost inflacji odpowiada mała gru grupa no, towarów, więc to nie jest taki jednorodny, proporcjonalny wzrost. tak? Więc y, tu wydaje mi się, że y, te, te badania empiryczne potwierdzają austriackie podejście do inflacji. Dzięki piękne i dziękuję bardzo wszystkim naszym panelistom. A tych z Państwa, którzy jeszcze chcieli zadać pytanie, to gorąco, gorąco zachęcam do tropienia w kuluarach naszych ekspertów. I po to się też spotykamy tutaj osobiście, żeby z tej okazji skorzystać i dopytać ich tak bezpośrednio. Dziękuję bardzo.